Witamy w podcaście chrześcijańskie Q&A. Z tej strony Damian. I Kamil. Temat dzisiejszego odcinka to święta Bożego Narodzenia. Kto jest w centrum? My czy Chrystus? No, no tak dokładnie. Więc, no Damian, kto jest? No z tego, co obserwujemy naszą otaczającą nas rzeczywistość, to wydaje się, że e, raczej my jesteśmy w centrum, co zresztą pokazuje e, styl życia, ale też e, jeżeli ktoś pracuje w handlu, marketingu, czy e, w jakiejś takiej promocji w ogóle, to widzi, że święta Bożego Narodzenia to jest najgorętszy okres, jeżeli chodzi o kupowanie sobie rzeczy i, i, i takie, tego typu tematy. No tak jest. No nie ma co się oszukiwać, że naprawdę ludzie Czekają nie dlatego na święta, że mogą chwalić Boga i to, że przyszedł na świat i umarł za, za ich grzechy, tylko dlatego, że jest taki po prostu happening, w którym można sobie kupić rzeczy, na które się tam czekało, dostało się wypłatę dodatkową, tak? I można poszaleć, tak? I można kupić coś dla siebie, dla dzieci, zaprosić gości, najeść się, ale. W ogóle nie mam myśli takiej, że to wszystko, co mamy, to wszystko, co posiadamy, jest z ręki Bożej. Ja w ogóle taki ludzie tego tak nie odbierają, tylko raczej myślą, że to wszystko, na to sobie zapracowali, to im się należy. Tak. I no jak pamiętam z, jeszcze, z dzieciństwa, to jeszcze te święta były. Jakoś dziadek zawsze pamiętał o tym, żeby się pomodlić przed. Wigilią chociażby przeczytać fragment ze Słowa Bożego. Ten o narodzeniu Jezusa zawsze, ale to nic, przynajmniej coś. Natomiast teraz to już w ogóle to jest tylko takie, no tak jak powiedziałem wcześniej, taki happening. Myślę, że są jeszcze domy, w których się tak praktykuje. Bo ja byłem na przykład w moim domu rodzinnym. Ciągle jest ten moment czytania, jest modlitwa, mój tata. Modli się przed jedzeniem, więc w pewnych, myślę, że kręgach jakby cały czas pewne rzeczy są kultywowane, ale jakby to nie zmienia faktu, że Chrystus, Bóg w ogóle te święta jest w bardzo dziwnej pozycji, bo tak tradycyjnie, jak myślimy o, o czyichś, czyimś święcie, jakichś urodzinach, to raczej ta osoba jest w centrum, jej się daje prezenty, oni się rozmawia, z, nim się, z nią się spędza czas. Eee, I e, no, te święta Bożego Narodzenia są, jakby mają kompletnie inny kształt, czyli jubilat w ogóle praktycznie nie jest wspominany. E, prezenty dajemy nawzajem sobie, rozmawiamy ze sobą, e, a o Bogu, no poza tym, że pójdziemy do kościoła, niektórzy e, w pierwszy, drugi dzień świąt, i w niektórych domach jest czytana ta fragment Ewangelii, to myślę, że to jest wszystko, co w przeważającej większości domów się mówi o Bogów Święta Bożego Narodzenia. Tak i myślę, że to jest właśnie, ja tak sobie właśnie analizowałem i myślałem na temat rzymskiego katolicyzmu, właśnie mi się wydaje, że właśnie to jest największe zło, jakie uczynił, uczynił rzymski katolicyzm chrześcijaństwu, to jest to, że to chrześcijaństwo, pseudo chrześcijaństwo zostało jakby narzucone, jakby zostało on religią państwową, i tak naprawdę wszyscy zaczęli uważać się za chrześcijan w rzeczy samej nimi nie będąc. Tak? I to jest właśnie najbardziej, jak dla mnie, największy, największe zło, jakie. Kościół katolicki wyrządził y, chrześcijaństwo, ponieważ chrześcijanie od początku są powoływani tylko przez Boga. Nie da się nikogo włączyć do kościoła, bo całe państwo jest włączone. Tak, tak samo y, nie da się y, nikogo zmusić do tego, żeby kochał Boga i świętował coś dla Niego, jak on w ogóle tego nie, nie czuje, nie chce. Tak? Y, bo to tylko tą miłość do Niego i tą to, to łaskę, żeby objawić nam kim Bóg jest, to tylko On nam może dać. Natomiast oczywiście, yy, ja tu nie twierdzę, Bóg kieruje historię, Bóg jest suwerenny. Yy, Bóg jak przy, niejako przez to, że żyjemy na, w państwach, które moralność mają zakażenioną w chrześcijaństwie, jakby czerpiemy też z tego chrześcijaństwa to, że jesteśmy wolni, możemy, sobie, możemy się spotykać. I żyjemy w takim społeczeństwie, w którym, w którym jeszcze ta moralność Boża jako tako jest zachowywana. Tak? Okej, okay, czyli e, wracając do naszego pytania. Wiemy wszyscy, myślę, że nikt się z tym nie, nie będzie kłócił w naszym kraju. Mimo, że m, kraj jest katolicki, to większość osób i tak jest skupiona podczas tego święta na sobie. E, no a jak powinno być? Jak powinno być? No, po pierwsze, Bóg, jeżeli w ogóle wszystko stworzył Bóg, żeby pokazywać, żeby pokazywało Jego chwałę, tak? Y ogrom Jego chwały. I tak samo nas stworzył po to, żebyśmy Go chwalili, tak? Wielbili. Żebyśmy, co jest wonią dla Pana, tak? Nasze modlitwy, modlitwy świętych, y które są wysyłane do Niego, które błogosławią Jego imię święte, tak? Wielkie. Y które chwalał Jego właśnie moc, tak? Jego panowanie, bo jak mówi Słowo Boże, wszystko dla Niego i przez Niego, przez Jezusa Chrystusa się stało, i my jesteśmy zaplanowani w Chrystusie, w Nim, tak? Już przed założeniem świata do dzieł, do uczynków, które nam przygotował Bóg już wcześniej, tak? Więc wszystko jest stworzone dla Boga, i to Bóg jest, powinien być w centrum. Tak? Jak to kiedyś ktoś mądrze powiedział, że kopernik. Wstrzymał słońce, ruszył ziemię. Tak samo słowo Boże pokazuje nam, że to nie my jesteśmy w centrum, tak jak ludzie sobie myślą, że to wszystko jest dla nas, tak? Ale jest wręcz przeciwnie, tak? Że to Bóg jest w centrum, a my, wszystko co my robimy, powinno krążyć wokół niego. I to bardzo zmienia nasz, powinno zmienić nasze postrzeganie. No, Na to teraz pytanie, czy Bóg. E, chce, żebyśmy w jakiś sposób świętowali e, czy możemy mu coś dać czy on się z tego cieszy czy, e, czy nie, może wręcz przeciwnie ja chciałbym to przeczytać z pierwszej Samuela 15 rozdział 21 werset czy Pan ma takie samo upodobanie w całopaleniach i ofiarach jak w posłuszeństwie głosowi Pana? Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara Lepiej jest słuchać niż ofiarowywać tłuszcz baranów. Bunt bowiem jest jak grzech, czarów, a upór jest jak nieprawość i bałwochwalstwo. Ponieważ odrzuciłeś słowo Pana, on także odrzucił Cię jako króla. Tutaj Samuel kieruje te słowa do Saula. Natomiast tu jest taka myśl, która jest skierowana do wszystkich, że tak, powie, tak jak nam pokazał Jezus, Chrystus będąc tu na ziemi, że on nie przyszedł tutaj pełnić swojej woli, ustanawiać swoich świąt, wypełniać swoich świąt, tylko przyszedł wypełnić to, co chciał Jego Ojciec. Tak? Jezus nie przeciwstawiał się prawu Bożemu. Jeżeli faryzeusze mu coś zarzucali, to tylko te, te, to mu zarzucali, że nie wypełnią ich prawa, tak? Dodatkowego, które oni dopisali, tak? Więc tak samo, Bóg nie każe nam nigdzie świętować czegoś takiego jak Boże Narodzenie, Zostawił nam, Jezus zostawił nam pamiątkę wieczerzy, tak, którą mamy sprawować, i jakby przypominać Jego ofiarę, tak, która ma nam przypominać, co dla nas zrobił. Natomiast nigdzie nam nie zostawił tego, żeśmy obchodzili Jego urodziny. I myślę, że to po prostu to jest neutralne dla boga, czym w ogóle tak coś świętujemy, czy nie. Ponieważ ani Mu nie jesteśmy nieposłuszni, ani Mu nic z tym złego nie robimy. Natomiast jakby pokazujemy swoją postawę wobec Boga, tak? Że jesteśmy w buncie przeciwko niemu, tak? Że chociaż yy, Bóg pokazał nam, że to wszystko, co wszystko dla nas zrobi, że umarł za nasze grzechy, to my tak stawiamy w siebie na pierwszym miejscu. I to pokazuje po prostu, gdzie jest nasze serce, serce człowieka. Że zamiast chwalić Boga, który przyszedł, urodził się, umarł za nas, oddał swoje życie, ogołocił samego siebie, który tak nas umiłował, że przyszedł tutaj da da dając się nam opluwać, bić, tak, biczować i ukrzyżować, my myślimy, że to wszystko jest tylko po to, żebyśmy byli uwielbieni, a nie Bóg. Tak więc. No to jest smutne i to jest straszne, gdzie pokazuje, jak pokazuje to, jak gdzie jest nasze serce po prostu. Dokładnie, więc teraz chcielibyśmy Ciebie zachęcić, jeżeli to słuchasz teraz, teraz czy w ogóle w dowolnym czasie. Zawsze jest dobry moment, żeby zastanowić się nad swoją pozycją wobec Boga, nad swoim życiem. Zachęcamy, będziemy to robić pewnie tutaj jeszcze wiele razy, abyś, abyś czytał Pismo Święte, żebyś sam poznawał, kim jest Bóg. I co dla nas zrobił, i żeby chwalić go, chwalić go każdego dnia i robić to szczerze. Amen. Amen. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli masz jakieś pytania, na które moglibyśmy odpowiedzieć, to oczywiście możesz napisać je w komentarzu pod filmem na YouTubie. Tego podcastu można też słuchać na, w aplikacjach do podcastów chrześcijańskie QA. No i co? Widzimy się następnym razem. Do zobaczenia. Amen. Z Bogiem.